Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z moją odpowiedzią na The New Year's Book Tag, czyli nominację od Nicole i Madzi Getbooki. Jest tutaj 5 pytań, na które mam odpowiedzieć. Mam nadzieję, że mi się to uda. Pierwsze pytanie to: ile chcesz przeczytać książek w 2020 roku? Ja w roku ubiegłym przeczytałam 55 książek, więc na Goodreads podniosłam sobie poprzeczkę o 5 książek, czyli chciałabym przeczytać 60 książek. Czy mi się to uda, czy nie, nie mam pojęcia. Ja nie chcę czytać na ilość, tylko na jakość. Nie mam tak, że na przykład będę miała, załóżmy, pod koniec roku 59 książek i kurczę, no brakuje mi tej jednej, więc jeszcze muszę przeczytać jakoś króciutką, żeby to 60 było. Nie, nie mam czegoś takiego. Ja nie chcę po prostu czytać na wyścig. Jeśli te 60 książek przeczytam, to super, jeśli więcej, to elegancko, jeśli mniej, to nic się nie dzieje. Drugie pytanie to: wymień 5 książek, które chciałaś przeczytać w 2019 roku, ale Ci się nie udało, więc w tym roku są Twoim priorytetem. Miałam, szczerze mówiąc, problem z tymi 5 książkami, bo jakoś tak nigdy się na tym nie zastanawiałam, co jest jakimś teraz moim priorytetem, ale w końcu znalazłam te 5 książek. Jest to Świat według Garpa, który tutaj stoi na mojej półeczce. To Chłopiec z latawcem, też u mnie czeka już dość długo. Chciałabym przeczytać Wichrowe wzgórza, Duma i uprzedzenie oraz Portret Doriana Greya. Trzecie pytanie to: jakiego gatunku książek chciałabyś czytać w tym roku więcej? Ja, szczerze mówiąc, nie mam czegoś takiego, że muszę jakiś konkretny gatunek czytać więcej i więcej. Ja staram się czytać każdego gatunku po troszku, ale z takiego gatunku, który lubię, bo nie chcę się zmuszać do erotyków na przykład, czy do romansów, bo no nie jest to jakoś tak mój gatunek. Może kiedyś się do tego przekonam. Zobaczymy. I oczywiście nikogo nie obrażam, mówiąc, że ja nie będę tego czytać i że inni ludzie czytając to są dziwni. Nie, oczywiście nie. Ja szanuję każdego czytelnika, więc nie mam z tym naprawdę żadnego problemu. Mówiąc, że chciałabym czytać każdego gatunku po troszku, to mi chodzi o te gatunki, które lubię i które osobiście staram się czytać. Czwarte pytanie to: wymień 3 nieksiążkowe cele na 2020 rok. Ja nagrałam osobny film ogólnie o tych moich celach na 2020 rok. Ich tam było chyba 12. Tutaj macie na górze odnośnik do tego filmu. Niemniej jednak, po pierwsze, chciałabym badać się regularnie. Zdrowie jest niesamowicie ważne i znam takie osoby, które nie badały się regularnie i których już tutaj z nami nie ma. Nasze zdrowie jest najważniejsze. Za pieniądze tego zdrowia nie kupimy. Niestety. Więc ja Was o to proszę, żebyście się też regularnie badali, żebyście się zapisywali na badania kontrolne. Bo uwierzcie mi, nie ma nic ważniejszego niż zdrowie. Drugim moim postanowieniem to jest żyć bardziej ekologicznie. Nawet sobie kupiłam w Pepco tą oto butelkę, która przyda mi się, kiedy będę w podróży, kiedy będę chodziła na uczelnię. I zamiast kupować napojów w plastikowych butelkach, będę sobie tutaj nalewała, nie wiem, zwykłą czystą wodę, robiła kawę, herbatę, tak żeby tego plastiku zużywać jak najmniej. Trzecim moim postanowieniem to jest cieszyć się z tych małych rzeczy, nawet tych drobnostek. Mniej zdecydowanie się denerwować, niecierpliwić, smucić. Chcę cieszyć się z tych małych rzeczy, bo tak jak Ania Przybylska kiedyś powiedziała, jeśli nie będziemy cieszyć się z małych rzeczy, to te duże również cieszyć nas nie będą. Także to jest moje postanowienie. A czwarte, takie ponad program, jest to, że chciałabym więcej podróżować. Ja nigdy nie byłam, szczerze mówiąc, na wakacjach za granicą, więc mam nadzieję, że w tym roku w końcu mi się to uda. Piąte pytanie to: jaką książkę zawsze chciałaś przeczytać, a której jeszcze nie przeczytałaś? Jest to właśnie Portret Doriana Greya. Jest tutaj zakładka. Jestem na 53 stronie. Ja czytając w końcu odłożyłam tego Doriana. Chciałabym przeczytać tą książkę właśnie w 2020 roku i jest ona moim priorytetem. Nie wiem, dlaczego ją odłożyłam. Może ten język był dla mnie, nie wiem, w tym akurat momencie, w którym czytałam, za ciężki. Nie wiem, dlaczego tak było, ale przerwałam czytanie i chciałabym w końcu z powrotem do Doriana wrócić. To już tyle, jeśli chodzi o ten tag. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie są Wasze 3 nieksiążkowe cele na 2020 rok. Chętnie je przeczytam. Nie wiem, kto już ten tag robił u siebie, więc nominuję każdego, kto jeszcze tego tagu u siebie nie zrobił. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!